Po pierwsze, to nie była kontrola poselska, żeby była jasność, bo chyba wiecie, na czym polega kontrola poselska. To była zwykła okupacja, bo kontrola poselska nie polega na tym, że wy możecie zupełnie zablokować funkcjonowanie jakiejś jednostki i uniemożliwić pracę komukolwiek. Marta Golbik, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca tego klubu. Dzień dobry, pani poseł. Witam. I Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Zacznijmy od tej rakiety. To były problemy zarządów Prawa i Sprawiedliwości, te niezidentyfikowane po czasie i zidentyfikowane obiekty, które potrafiły setki kilometrów w polskiej przestrzeni powietrznej przelecieć. Bardzo krytykowaliście za to Prawo i Sprawiedliwość, ówczesne Ministerstwo Obrony, tych, którzy dowodzili polską armią. No, widać, pani poseł, że będąc w opozycji łatwo jest krytykować, trudniej jest zapobiegać takim wydarzeniom, kiedy się już rządzi. Powiedział pan coś nieprawdziwego, bo to nie była krytyka za to, że wleciał niezidentyfikowany obiekt, tylko za to, że często ministerstwo w ogóle nie wiedziało, co to jest i przypomnę rakietę spod Bydgoszczy, przez miesiące nie wiedziało, że w ogóle taka rakieta na terenie Rzeczypospolitej się pojawiła. I to jest problem, bo wszyscy wiemy o tym, że mamy wojnę bezpośrednio przy naszej granicy. I warto też zaznaczyć, że ta wojna, mimo że trwa już miesiącami, to powoduje u wielu Polaków, u Polek pewien niepokój. I naszym zadaniem dzisiaj... Przyzwyczailiśmy się w dużej mierze do tego, prawda? Trochę tak, ale to widać głównie przez to, że nasza skłonność do pomagania już nie jest aż tak gorliwa jak na początku wojny. Natomiast nie do końca się przyzwyczailiśmy, bo to swoje konsekwencje psychiczne ma wobec wielu osób. No jednak jakiś tam lęk, niepokój związany z tym, że jesteśmy bezpośrednio przy granicy, gdzie trwa wojna, jest. I zadaniem państwa polskiego w takiej sytuacji jest przekazywać na bieżąco prawdziwe, rzetelne informacje, tak żeby nikt się nie bał o to, co się dzieje na terenie naszego kraju. I zarządów PiS-u mieliśmy do czynienia z czymś, co w ogóle nie powinno mieć nigdy miejsca, czyli z brakiem informacji. Przez wiele godzin, przypomnę, jak wleciał obiekt na teren naszego kraju, nie mieliśmy żadnej informacji. Mówimy o przewodowie. Dziennikarze dopytywali, Polacy się martwili, pytali. Nie było nic, nie było żadnych komunikatów. Natomiast w przypadku rakiety spod Bydgoszczy, to były miesiące, kiedy przypadkowa osoba znalazła taką rakietę, wychodząc na spacer. I to jest kluczowe dzisiaj, że zadbano o tą politykę informacyjną, ponieważ to ona przynosi też tak pewien spokój Polakom, którzy wiedzą, co się dzieje, gdzie się dzieje i wiedzą, że odpowiednie ministerstwa wydadzą komunikat w bieżącej sytuacji. I to się dzieje, bo to się zadziało dzisiaj, widzieliśmy od razu. Spokojny jest poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba? To wygląda tak, jak powinno wyglądać pana zdaniem wszystko teraz? Znaczy, to jest kwestia jakby medialna, proceduralna, to jest zupełnie co innego. Ja oczywiście zgodziłbym się z panią poseł, gdyby nie fakt, że sam znam kilka wypowiedzi polityków opozycji, którzy rozpowszechniali nieprawdziwe informacje dotyczące tamtej sytuacji, kiedy jeszcze nie było oficjalnych komunikatów na podstawie tylko i wyłącznie pewnych insynuacji, że człowiek żyje w pewnej bańce informacyjnej, która później w zetknięciu z dowodami ma mało do prawdy. Jest to dalekie od prawdy. Oczywiście tutaj należy zachować spokój i wierzyć polskim oficerom, bo czymś, co nie jest dobre, jest zawsze podchodzenie, że żołnierz platformerski, pisowski i tak dalej. Nie. Żołnierz służy Rzeczpospolitej. Ja mam pełne zaufanie do polskiej armii. Mogę różnie oceniać Ministerstwo Obrony Narodowej, strategię pana ministra Kosiniaka-Kamysza, chociaż mam wrażenie osobiście, że jest on na drugim planie. W pierwszym jest jednak wiceminister, który części zabiera głos i mam wrażenie, że tam jest ośrodek decyzyjny, ale to jest moje odczucie. Ale to wiceminister Cezary Tomczyk?
Tak, rzeczywiście, muszę przyznać, że on jest bardziej widoczny w stosunku do tego, co robi Kosiniak-Kamysz, może taka jest umowa między panami, ale no jakby... Medialną kwestią się zajmował ministra Macierewicza, jak rozumiem, no, podkomisji, stąd więc może jakby też ta ekspozycja. Być może, ale to jest już jakby kwestia wewnętrzna, jest zbyt krótki czas, żeby oceniać też pełnienie funkcji przez panów ministrów, ale na pewno w takich sytuacjach ważne jest to, aby podchodzić do tego rzetelnie, czekać na oficjalne informacje, na oficjalne również postępowania, wyniki ewentualnego dochodzenia, śledztwa, które niewątpliwie będzie elementem związane z weryfikowaniem tej całej sytuacji, bo tak jak w przypadku z jednej z rakiet, które spadła na terytorium Rzeczpospolitej, mieliśmy bardzo długie postępowanie, nie wiem, na czym ono się finalnie zakończyło, jaki jest materiał dowodowy, kto zawinił proceduralnie, tak samo jak i przy granicy polsko-ukraińskiej, już mówię, nie ty przy Bydgoszczy, tylko bliżej polsko-białoruskiej granicy, gdzie były ofiary. Również tam doszło do pewnego zamieszania dotyczącego, kto powinien prowadzić postępowanie i tam całe szczęście, że minister Ziobro stanął wysokości zdania i to polska prokuratura prowadziła postępowanie, a nie strona. Która a zakończyła się swoją drogą? Tego to nie wiem, bo to już należy prowadzić Ukrainę, ale pamiętajmy, że w tego typu przypadkach materiał dowodowy, ekspercki, również specyfika sytuacji nie zawsze jest korzyścią informowania o wszystkich aspektach, bo pamiętajmy, że mamy naszą wschodnią granicą i tak jak wspomniała również pani poseł, no toczy się regularna wojna i ewentualne informacje, które nie byłyby na korzyść na przykład naszych przyjaciół Ukraińców, nie są najlepszym elementem, bo mogą być rozgrywane w kontekście wojny informacyjnej pomiędzy krajami NATO, a pomiędzy Rosją, więc no, trzeba być delikatnym. Prawda się nie należy obywatelom Polski, panie ministrze? Należy się, ale niewygodne dla naszych przyjaciół. Należy, ale doprecyzuję, żeby być dobrze zrozumiany. Bardziej mam na myśli zakończenie wszystkich możliwych etapów postępowania, bo sama informacja, że na przykład to jest ukraińska rakieta, jest niewystarczająca w kontekście tego, że jeszcze dodatkowo trzeba zweryfikować, jaka była przyczyna, czy zepsucie, czy też celowe działania. Przecież musimy wszystko wykluczyć w tych sprawach. To teraz zmieńmy temat o mediach publicznych. Porozmawiajmy bardziej polityczny temat i większą wiedzę mamy, jeżeli o tę sprawę chodzi. No, są w stanie likwidacji spółki Telewizji Publicznej Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej. Czy to jest plan B, pani poseł, po niepowodzeniu planu A, czyli wskazaniu nowych rad nadzorczych przez ministra kultury i wyłonieniu nowych zarządów tychże spółek? Pan jakieś tajne informacje chyba posiada, plany A, plany B, być nie, no, no bo to jest jednak inny mechanizm, prawda, służący do przejęcia kontroli. Ale mechanizm wynikający z tego, że prezydent Duda zawetował ustawę okołobudżetową. Nie ma finansowania i w tej sytuacji minister Sienkiewicz nie miał innego ruchu. Ale przecież Donald Tusk mówił, premier Donald Tusk mówił, że na onkologię dziecięcą te pieniądze będą przeznaczone, tak, pani poseł. To w końcu jak? Na onkologię te pieniądze, czy na miały iść na TVP te 3 miliardy? Nie tylko na onkologię, na psychiatrię dziecięcą, na onkologię, na choroby rzadkie. My przez wiele lat przy każdym budżecie składaliśmy takie poprawki. Ja osobiście apelowałam wielokrotnie o to, ponieważ wiem, w jakim stanie jest psychiatria dziecięca w Polsce. Wielokrotnie apelowałam o to, żeby te pieniądze przeznaczyć na psychiatrię dziecięcą. Za każdym razem te prośby, apele i poprawki były odrzucane. Co więcej, pan prezydent Duda przyjmował bez żadnego problemu. To dlaczego teraz chcieliście w końcu na telewizję te miliardy przeznaczyć, czy na te palące problemy w służbie zdrowia? Prezydentowi nagle nie podobały się już pieniądze, które przez tyle lat przeznaczał na TVP, nagle mu się nie spodobały. Absolutna niekonsekwencja. No, przyznaję, nie będę bronił prezydenta. No tak, ale u was też konsekwencji nie widzę, pani. U nas te pieniądze na psychiatrię i na onkologię by były tak czy inaczej. Natomiast jeżeli prezydent Duda zawetował tą ustawę i powiedział, że nie ma pieniędzy na TVP, to znaczy, że nie ma. I w związku z tym TVP musi być postawiony w stan likwidacji. No, nie miał minister Sienkiewicz innego wyjścia. A prawda jest taka... znaczy stan likwidacji w tym wypadku? A prawda jest taka... taka wielomiesięczna likwidacja, tylko stan przejściowy? To się będzie działo w najbliższym czasie i zapewne ministerstwo będzie o tym informowało na bieżąco, jakie są kolejne ruchy. Natomiast nie zmienia to faktu, że telewizja publiczna w takiej formie, w jakiej była przez wiele lat, nie ma prawa funkcjonowania. I jeśli ktokolwiek jeszcze ma co do tego jakiekolwiek wątpliwości, czy taka telewizja powinna istnieć i po co są dyżury parlamentarzystów w obronie mediów publicznych, to wczoraj ukazała się informacja mam te o dane, tym, za ile zarabiają. To o tym za chwilkę te dane też przytoczę. No to, ale to pokazuje, po co była telewizja publiczna. Po to, żeby wypłacać miliony kilku swoim ulubionym dziennikarzom, którzy bez mrugnięcia okiem powiedzą każdą rzecz, każde kłamstwo i obrażą każdego na to zaraz na tej te dane przywołamy. Pan poseł Jacek Ozdoba i wasz protest w Telewizji Polskiej, w Polskiej Agencji Prasowej
zakończony, tak? Dlaczego go zakończyliście i czy okazało się, że to były działania, które większego sensu nie miały, skoro po kilku dniach się z nich wycofaliście? Doprecyzujmy. Kwestia Polskiej Agencji Prasowej nie znajduje się, że chodzi o dział związany z finansowaniem w tej ustawie okołobudżetowej. Bo się samo finansuje dlatego jakby postawienie stan likwidacji Polskiej Agencji Prasowej nie jest elementem, który znajduje sens logiczny w działaniach związanych między innymi z wypowiedziem pani poseł, czyli podejściem do, jak oni to określają, reformy mediów publicznych, bo zawetowanie ustawy okołobudżetowej nie ma nic związanego z Polską Agencją Prasową. Sądzę, że to jest po prostu przegrana czy ucieczka przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Minister Sienkiewicz jest świadomy, patrząc na analizę ustawy, opinie prawników, że w tym wypadku przepisy o kradzieży spółek mogły być zastosowane i referendarz, wpisując do KRS-u nowe władze, pisałby niewątpliwie akurat nie pana, który podaje się za prezesa telewizji, tylko akurat tego, który de facto pełni, czy pełni funkcję na podstawie uchwały specjalnej zarządu telewizji, czy pan minister Łopiński, bo takie jest twarde prawo. Oczywiście to spór prawny nie ma nic związanego z tym, co się tak naprawdę wydarzyło. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem pewnej formy prowadzenia tego typu zabiegu, dlatego że i grupa wejście, gdzie znajdują się osoby, które są związane z... Grupa na WhatsAppie, powiedzmy. Na WhatsAppie, które jeszcze... Kilka ciekawych nazwisk będzie ujawnionych również tym parlamentarzystów, którzy się na tej grupie znajdują, którzy bezpośrednio uczestniczyli w siłowym przejęciu Polskiej Agencji Prasowej. Jest to o tyle niewygodny temat dla Platformy Obywatelskiej, że tak jak w przypadku Telewizji Polskiej wątpliwości czy narracja związana z podstawą prawną jest jakokolwiek podawana, chociaż ona jest rzeczywiście wadliwa, ta podstawa prawna wskazywana, to w przypadku Polskiej Agencji Prasowej podstawa prawna na przejęcie tego typu przez władzę wykonawczą nie istnieje. To jest tylko i wyłącznie zabieg wykonawczy. Okay, ale rzeczywistość, panie pośle, rozumiem, jest taka, że odpuściliście. Nie, tu jest kwestia po prostu przejścia na inną formułę. No trudno, żebyśmy się przepychali, czy żeby dochodziło do rozlewu krwi. No to już była pewna granica. Przepychaliście się, robiliście. No, ale jest już pewna granica, która była przekroczona. To znaczy pojawiają się na przykład dwie firmy ochroniarskie. Pojawia się sytuacja, kiedy na przykład posłowie są niewpuszczani do pomieszczeń, kiedy nie ma możliwości wejścia na teren danego obiektu, kiedy nie wiadomo, kto jest właścicielem, czy właściwie kto jest zarządcą obiektu, kiedy na przykład ktoś wchodzi do Telewizji Polskiej, bierze sobie kable i bierze sobie kamery, ja byłem świadkiem takiej sytuacji. I teraz pytanie o protokoły, kto ma podstawę prawną, kto naraża pracowników na działanie bezprawne. Ale myśli no to jest pan poseł, jest... żeby, nie wiem, ja w swojej firmie, jakbym chciał z jakiegoś innego działu przynieść, nie wiem, kable, sprzęt jakiś, to nie wiem, czy musiałbym protokoły jakieś podpisywać i... Nie, ale to jest pytanie, no, ale właśnie, ja się zgodzę z panem, że z napisem ZPR Media... Ja się zgodzę, gdyby nie to wiem, było, gdyby nie fakt, że akurat ci pracownicy nie byli zatrudnieni w polskiej telewizji pod względem telewizyjnej agencji informacyjnej. Więc to jest pewien paradoks, a dyrektor telewizji agencji informacyjnej nawet, zgodę, według, tak, nawet według tego, co jest według Platformy Obywatelskiej, nie był jeszcze zdymisjonowany według ich, no, jakby systemu prawnego, którego chcą przedstawić, więc jakby tu gigantyczny chaos. Nie rozumiem aż tak brutalnego podejścia. Moim zdaniem wynika z tego, że do tej całej operacji, do grupy wejścia wzięto zwykłych siepaczy zamiast dobrych prawników. Po stronie Platformy Obywatelskiej naprawdę są ludzie, którzy mogliby doradzić, w jaki sposób, normalny sposób, przeprowadzić tą ich jakby kwestię... Operację zmiany... I żeby być obiektywnym. Ja wielokrotnie sam krytykowałem Telewizję Polską i uważam, że nie do końca pełna formuła, czy właściwie misja była pełniona w sposób taki, jak ja bym to oczekiwał. Ale z drugiej strony mówienie o tym, że teraz tak telewizja będzie wyglądała, z ludźmi, którzy są tacy jak na przykład pan Czyż, ja mogę zaraz chwilę przytoczyć jego wypowiedzi... To za chwilę, panie ministrze, dobrze? ...pisowskich tabloidów, gdzie wyzywa i tak dalej. Nie podoba mi się to po prostu. Ja dwie uwagi, jeśli Marta można. Golbich. Tak, po pierwsze, to nie była kontrola poselska, żeby była jasność, bo chyba wiecie, na czym polega kontrola poselska. To była zwykła okupacja, bo kontrola poselska nie polega na tym, że wy możecie zupełnie zablokować funkcjonowanie jakiejś jednostki. Tak stwierdził, no bo to jest... I uniemożliwić pracę komukolwiek. I jak pan to nazwał, nie możecie wejść do każdego pomieszczenia. Ja nie, jeśli panu się wydaje, że rolą i uprawnieniem parlamentarzysty jest wchodzenie do każdego pomieszczenia, tam, gdzie wy
macie na to ochotę, bo macie legitymację poselską. Tak, a wie pani, jak Michał Szczerba przyszedł do mnie do urzędu. Blokowanie wejścia ludziom, znaczy blokowanie sobą, albo legitymizowanie nie, sytuacji ludzi. Robiliście, znaczy są nagrania, żeby się zachowywaliście jak policja, jak grupa interwencyjna w jednym. No, znaczy to było absurdalne. Wie pani, ile takich nagrań zabezpieczyłem po stronie opozycji? To jest wasz problem, że wy nie wiecie, na czym polega kontrola poselska. Pani Achira podchodziła do żołnierza i mówiła nazwisko, imię, stopień, możecie, proszę powiedzieć, kim pani jest legitymacja. Panie pośle, ale ja mówię teraz do pana. Wy możecie wystąpić o dokumenty, możecie przeprowadzić kontrolę, tak, ale nie wchodzicie do budynku, blokujecie dostęp komukolwiek, paraliżujecie pracę w tym budynku i zachowujecie granica? Się... Granica? Ale pani posła, ale wchodzenie do budynku, akurat atakujący. Wchodzenie do poszczególnych pomieszczeń, żądanie dokumentów, to się ale, chyba jasowało, jak byliście w opozycji. Nie, do ale nie w taki sposób. Przeprowadziłam wiele kontroli poselskich. No, akurat pani każdym, być może kulturalnie, ale są razem tacy, wchodziliśmy, prosiliśmy o dokumenty, dostawaliśmy A przepychanie na granicy ze Strażą Graniczną? Dostawaliśmy salę, w której siadaliśmy, analizowaliśmy dokumenty. Jeśli nam czegoś brakowało, prosiliśmy o doniesienie kolejnych. Więc to jest pierwsza uwaga. A druga uwaga jest taka, że pan chciałby, żeby to się odbyło w jakiś inny sposób. W ramach Tylko prawnych. Problem w ramach prawnych. Tylko jakie wy ramy prawne pani poseł, stworzyliście? Powiedział poseł Ozdoba o siepaczach. Siepacze z waszej strony te operacje przeprowadzali. Jak pani oceni te słowa, to słowo? Ja w ogóle nie chcę się takich sformułowań komentować. Natomiast jakie wy ramy prawne stworzyliście? Wy doprowadziliście do tego, że telewizja publiczna działa dzisiaj w sposób niekonstytucyjny. A to nie możecie ram prawnych zmienić? I my teraz, no ale chwilę, jak wy sobie wszystko uchwałami przyjmowaliście... Jak uchwałami? Jeden przykład. No, znaczy, wiecie uchwało? O tym, wiecie nie można, o to tym nie jest źródło prawa. Ile wy dziwnych konstrukcji prawnych wytworzyliście? Jak nie sam, ma. Dobrze. I stworzyliście, jeden przykład, uchwały. Stworzyliście Radę Mediów Narodowych. Ale to jest zupełnie która... co innego, to jest ustawa. To jest kwestia ustawy, mówimy, roku Trybunału Konstytucyjnego. Mówię, teraz, pani poseł, mówię teraz o czymś zupełnie innym, zaraz więc spokojnie. Się. Sami tworzycie niekonstytucyjne instytucje, tworzyliście, na szczęście nie tworzycie i dzisiaj chcecie, żebyśmy my się do nich odnosili. Znaczy, gdyby prawo działało tak, jak powinno działać przez te lata i gdybyście nie potworzyli różnych dziwnych instytucji i mechanizmów, to naprawdę byłoby nam łatwiej, bo moglibyśmy się odnosić do pewnego prawa, które zawsze było normą w naszym kraju. A ponieważ wy potworzyliście bardzo różne konstrukcje, to dziś nie da się w sposób taki zgodny z prawem postępować, bo musielibyśmy się dopasować do waszego łamania konstytucji. No dobrze, ale tak? Sama pani przyznaje, że łamiecie prawo. Nie, mówię, że musielibyśmy musielibyśmy ale postępować. Dlaczego ustawy nie możecie zmienić? Musielibyśmy postępować zgodnie z przez was połamanymi normami. Dobrze, a kto ma większość tak? w parlamencie? Na tym polega problem. A kto ma większość w parlamencie? No, dlaczego nie na szczęście ustawę? Już się zorientowaliście no tak. po dwóch tygodniach. No, ale nie, ale ja brakuje kolejnego kroku, jak wiemy oczywiście można było prezydenta, który można było pewnie tak zmienionej ustawy by nie podpisał. No, no nie można łamać prawa, no to jest jawne. Pani poseł, to właśnie tylko jedno pytanie jeszcze, tak precyzujące, bo pani powiedziała, że musielibyśmy przestrzegać tych norm prawnych ustanowionych przez PiS, ale to możecie ich nie przestrzegać? Znaczy nie, to nawet nie są normy prawne, no bo jeżeli mówimy o Radzie Mediów Narodowych... No, to jest ustawa. Ale mówimy o Radzie Mediów Narodowych, która sama w sobie już jest niekonstytucyjna, tak? I problem polega dzisiaj na tym, że my musimy zdecydować, czy my mamy w sposób niekonstytucyjny postępować, dlatego że PiS połamał tą konstytucję w bardzo wielu fragmentach i co, my mamy teraz dopasować się do niekonstytucyjnych ale jeżeli Rada zasad, Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna, to wtedy odsyłamy do Konstytucji i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A ona też w tym procesie została pominięta. No, problem cały czas polega na tym zarzewiu, zarzewiu dzisiejszej sytuacji. Ale czyli można było tym, to zrobić w sposób legalny, żeby doradzić. To idźmy do tych pensji w takim razie, bo to jest ciekawa informacja. Wy też ale mogliście lege artis bardzo wiele rzeczy zrobić jakoś. Ale wie pani nie, co, ale wie pani robić, co, no, no. Ja uważam, że jeżeli wy chcecie być tą lepszą opcją i twierdzą dzisiaj nawet, że ktoś złamał prawo, to czymś naturalnym jest proces. Ale my nie łamiemy prawa. No jak nie? No, nie, nie, nie łamiemy prawa. Nie, chwilę. Postępujemy zgodnie z kodeksem spółek handlowych. No nie, nie, no nie łamiemy prawa. Ale w papie? Proszę KSH popytać. Jest wyłączony wprost. Proszę posłuchać analiz. Ale nie może być KSH. Teraz porozmawiajmy o zarobkach w telewizji publicznej. Ja bardzo chciałem taką debatę, żeby prawnicy usiedli. No to bardzo prosta rzecz. No ale to prawnicy też się wypowiadają w mediach i myślę, że jeżeli chodzi o ten pierwszy krok, o ten przed świętami jeszcze etap działania ministra kultury, to myślę, że trudno prawnika z nazwiskiem, który by pochwalał
działanie ministra kultury. Raczej zdecydowana większość dla mnie mówiła, że to jednak oparcia w prawie nie było. Cel uświęca środki. No to tak nieprawda. To nie jest tak, jak pan przed chwilą stwierdził, że większość stwierdzała, że nie ma oparcia w prawie. Absolutnie. Profesor Piotrowski jest ostatnią osobą, która popiera PiS. Absolutnie się z tym nie zgadzam. A dla mnie najważniejsze jest to i to, co mnie cieszy od dłuższego już czasu, od wielu dni, że cieszą się Polki, Polacy, że w końcu skończy się ta telewizja. Ale pani poseł, widziała pani stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, też krytyczne. Czujnia i naprawdę Polacy nie chcą już tego widzieć. Okej, okay, to ja teraz o tym, co było w takim razie. Zarobki w telewizji publicznej. Zarobki w telewizji publicznej, bo to informacje ujawnione wczoraj przez posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego, który do likwidatora wystąpił o ujawnienie tych informacji. Ile w 2023 roku zarobiły cztery twarze telewizji publicznej? Michał Adamczyk, Samuel Pereira, Marcin Tulicki i Jarosław Olechowski. I według tych informacji przedstawionych przez posła Jońskiego, to w 2023 roku od Michała Adamczyka zaczynając, to było 372 tysiące od końca kwietnia, do tego około miliona złotych z tytułu realizowania umów cywilnoprawnych. Razem to miało być 1 127 tysięcy jeszcze, więc razem ponad 1,5 miliona złotych brutto. Tymczasem kolejne osoby to na przykład Marcin Tulicki, tu mamy 713 tysięcy złotych. Jarosław Olechowski w 2023 ponad milion złotych też zarobił. 1 400. Jak pan, a bo tu faktycznie milion, ponad milion to były jako dyrektor TAI umowy cywilnoprawne kolejne 400 tysięcy, tak. Jak pan widzi te kwoty, to chyba robią wrażenie, no ani premier, ani prezydent nie mają szans na takie zarobki, no to chyba chore. To prawda, tylko jeszcze zacytuję. Wiem, że pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 niż dowód na bezsilność władzy. Grupa Wejście, gdzie znajdują się osoby jeszcze, których nazwiska zostaną ujawnione, między innymi parlamentarzyści, którzy uczestniczyli w siłowym przejęciu Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo mocny materiał dowodowy, który w przyszłości będzie pewnie służył do tego, żeby przekazać, w jakim charakterze i osoby, które nie miały uprawnień, czy nie mają możliwości uczestniczenia w tego typu grupach, no jednak dokonywały siłowego przejęcia Polskiej Agencji. To jest zupełnie inna sytuacja. Stan prawny KSH jest tam wyłączony wprost z ustawy. No tak, tylko że, szanowni państwo, po pierwsze to jest tak, że podejrzewam, że pan Krzysz nie będzie miał mniejszego wynagrodzenia. To będziemy oceniali. Ja na przykład Tomasz Lis zarobił 21 milionów w 2008-2016, Piotr Kraśko 800 tysięcy 2015-2016, jeszcze wiele innych nazwisk, ale ja nie będę nikogo bronił co do wysokości nazwisk, bo to nie jest... Tomasz Lis to trochę inna kategoria, zresztą przed programem, panie ministrze, o tym rozmawialiśmy, że ja rozumiem, to że... była absolutna gwiazda w tamtym czasie. No tak, Jaruzelski zawitający, Donald Tusk miał na pewno większe pozwolenie na pewne zarobki. Jaką miał wtedy medialną siłę Tomasz Lis i... Ale wie pan co? Nie będę tutaj, nie chciałbym, żebyśmy byli hipokrytami, dlatego że podejrzewam, że pan Krzysz i pan Puska będzie miał podobne zarobki, jak nie w pierwszym rzucie, to w następnym rzucie będzie miał podobne zarobki. A powinny być takie zarobki w mediach publicznych? Nie wie pan, 1,5 miliona złotych rocznie? Wie pan, ja na rynku medialnym aż tak biegle się nie czuję. Nie wiem, ile się zarabia w TVN, ile się zarabia w Polsacie, ile się u was zarabia. Każdemu życzę jak najlepszych dochodów. No. Czy pan Krzysz, który wyzywa tabloidy pisowskie, używa zwrotów wulgarnych, jest najlepszym kandydatem na prowadzenie jakichkolwiek serwisów informacyjnych? Mam to wątpliwość, bo znam wielu innych dziennikarzy, którzy są dobrymi dziennikarzami i na pewno bardziej obiektywnymi, którzy powinni na pewno zarabiać, ale no zarobki ale tyle, zawsze ale budzą zarobki są na takim poziomie. One są już nierynkowe po prostu, panie ministrze. No patrząc, nie wiem ile się zarabia, szczerze mówiąc, w prywatnych stacjach, podejrzewam, to nie jest do ujawnienia, ale najlepsza telewizja Europy Środkowo-Wschodniej, która ma tak tego typu zarobki, no one z mojej perspektywy są gigantyczne. No ale to jest takie większość widzów. Tak szefowanie w niektórych spółkach Skarbu Państwa, zawsze to mówienie o tym, że na rynku te osoby też by zarobiły takie miliony, a to guzik prawda, moim zdaniem, i większość z nich na rynku to podzielić przez 10 może. Nie będzie, więc dlatego nie będę też bronił jakoś wybitnie tych zarobków. Taka była umowa. Ale widzi pan skandal, czy nie? Ja do tego podchodzę w taki sposób, że widzę pewną hipokryzję wszędzie. Wie pan, ja takich wynagrodzeń nigdy w życiu nie widziałam. A jej wszędzie nie widzę, panie ministrze. To nie mówię, że jest wszędzie hipokryzja, ale tutaj chyba jest. Ale pokazałem Tomasza Lisa i innych i założy się pan, czyż takie same będzie miał wynagrodzenie. No tak samo jak i była kwestia dodatkowych obsługi podmiotów, na przykład z PKN Orlen, chyba pan minister Sienkiewicz zarobił wiele milionów, tam już pamiętam jaka dokładnie kwota, bo nie chciałbym w tej chwili dać programu, żeby tego wyszukiwać. Więc jakby no nie
budzi to mnie takiej kontrowersji, bo wiem, że taki mechanizm funkcjonuje, ale rzeczywiście jako obywatel mogę być no, zaniepokojony tym, bo wiem, ile zarabia pielęgniarka, wiem, ile zarabia nauczycieli, na pewno to ale jest... Co, nawet nie odnosząc tego do pielęgniarki i nauczyciela, tylko odnosząc to do prezydenta i premiera, bo ja nie rozumiem, dlaczego no tak, w państwie ktokolwiek zarabia więcej na... Ale nawet... tu wchodzimy na takie pole, które podejrzewam, że dla mnie i dla pani posła też będzie niewygodne, ile powinni zarabiać na przykład premierzy, ile powinni zarabiać prezydenci. To tak jak samo kwestia ochrony czy zapewnienia bezpieczeństwa. Ale nie rozumiem, dlaczego ktokolwiek na państwowym garnuszku zarabia więcej właśnie od premiera i prezydenta. A zagrożony powinien mieć ochronę i taka też była zrobiona. W przypadku pana prezydenta Kaczyńskiego wiem, że jest wycofanie, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy ochrony jego domu. Chociaż uważam, że każdy, kto czuje się zagrożony, powinien być bezpieczny w państwie, które dba niezależnie od poglądów politycznych. Co do wynagrodzeń osób w najwyższych funkcjach w państwie, no... Sam pan wie, że ta dyskusja zawsze jest delikatna. Ale to przy dziennikarzach. Zostańmy Vox Populi, Vox Dei. I pani poseł Marta Golbik, ocena tego, jak wyglądało to w TVP. Ja już wspomniałam o tym, że wiemy, dlaczego politycy tak bardzo bronili. Ale to nie politycy zarabiają. Ja nawet nie wiedziałem, ile to zarabia i proszę, żeby mnie nie wrzucać do tego worka. Politycy bronili, ponieważ TVP przez te lata potrafiło powiedzieć każde kłamstwo. Ja przypomnę tylko, że telewizja publiczna obrażała, wyzywała, mnie nazywała wielokrotnie zdrajcą Polski jako przedstawicielkę opozycji. Donald Tusk regularnie był nazywany Niemcem, zdrajcą. Znaczy jak można w telewizji publicznej opłacanej przez pieniądze Polaków robić takie rzeczy? Otóż takie rzeczy może zrobić tylko ktoś, kto zarabia w ciągu paru miesięcy 1,5 miliona złotych. I wiemy, dlaczego ludzie dostawali takie pieniądze, bo nikt przyzwoity za normalne pieniądze nie podjąłby się takiego... To teraz pani poseł pytanie, czy ci, którzy przyszli do telewizji publicznej, będą zarabiali takie pieniądze, mniejsze pieniądze? Pierwsze 2-3 miesiące nie, później to wróci. Po pierwsze... Czy pani powie naszym widzom, nie będą tyle zarabiali, nie będą nawet zarabiali połowy tego. Jestem przekonana, że nie będą tyle zarabiali, ale co więcej, wiem doskonale o tym, że będą przyzwoitymi ludźmi, którzy nie będą nikogo obrażali. A może zarobki powinny być jawne? I to jest kluczowe. Mogą być, ale też parlamentarzyści mogą w każdej chwili to sprawdzić, więc to też nie jest problem. Natomiast trzeba pilnować przyzwoitości i faktycznie to, co działo się w mediach publicznych, to był koszmar przez wiele lat. I wielu Polaków, wiele Polek czuje się obrażanych. Ja zresztą sama o tym mówiłam, że ci ludzie, którzy właśnie za takie pieniądze prowadzili te koszmarne, obrażające programy, doprowadzili do różnych niepokojów i lęków wśród niestety najczęściej młodych Polek i Polaków, którzy młodzi to chyba ich nie oglądali, pani poseł. Ale wiedzieli doskonale, gdy byli... Jaki procent młodych Polek i Polaków oglądał TVP Info? Wiedzieli doskonale, gdy ktoś ich obrażał. Naprawdę, to bardzo szybko przenika do internetu. Tak samo jak obrady Sejmu dzisiaj są pokazywane na YouTubie, tak samo wypowiedzi polityków i dziennikarzy w telewizji publicznej na tym YouTubie się pojawiały. I młodzi ludzie, którzy czuli się w jakiś sposób inni, wykluczeni, jeszcze słyszeli o tym z telewizji publicznej, czuli się coraz gorzej, ale władza wolała finansować tych dziennikarzy zamiast finansować psychiatrię dziecięcą. Takie mieliśmy realia. Konkretnie chciałbym usłyszeć, to jeżeli 1,5 miliona złotych teraz, tak, i wszyscy, jak tutaj siedzimy, uważamy, że za dużo nie powinien tyle zarabiać nikt w telewizji publicznej, to jaką kwotę uznałaby pani poseł za godną, przyzwoitą, taką jaką zamiast Michała Adamczyka, szefa TAJ, ktoś powinien zarabiać na jego miejscu? Nie znam realiów rynku medialnego, natomiast niewątpliwie telewizja publiczna, finansowana z pieniędzy publicznych, powinna podlegać trochę innym zasadom niż telewizja prywatna. W telewizji Ale to prywatnej... skromniej czy... W telewizji bardziej, prywatnej, czy... tak jak pan powiedział o gwiazdach, są pewne duże formaty, gdzie na pewno ci dziennikarze zarabiają bardzo dużo. I to nie jest problem. Natomiast problemem jest, jeśli to nie są jakieś wielkie gwiazdy, jak na przykład pan Adamczyk, tylko po prostu usłużny... Swego rodzaju... To oglądalność telewizji publicznej. Ale oglądalność mówiła co innego. Partii... Błagam. No nie, była dużo. Oczywiście, że była dużo. Dla części widzów. Usłużny partyjny działacz, który po prostu był opłacany za szerzenie propagandy partyjnej. No i na tym polega główny problem, nie?
W każdym razie, pani poseł, to gwarantuje pani naszym widzom, że będą zarabiali teraz w telewizji publicznej? Na pewno nie będą zarabiali takich pieniędzy. Ale to ile, połowę tego? Nie wiem, nie znam rynku medialnego, więc nie proszę ode mnie nie oczekiwać. To skąd wiedza, że na pewno nie będą zarabiali takich pieniędzy, pani poseł? Kwoty. No bo to jest bardzo nieprzyzwoite, co się działo w telewizji publicznej i na taką nieprzyzwoitość nie może być miejsca. To teraz na koniec jeszcze o KPO porozmawiajmy, bo już pierwsze środki popłynęły do Polski z Krajowego Planu Odbudowy, 5 miliardów euro. Pytanie do ministra Jacka Ozdoby. No, nie udało się Prawu i Sprawiedliwości. Napisał Donald Tusk, że już kilkanaście dni wystarczyło jego rządów, żeby te pieniądze szerokim strumieniem do Polski popłynęły. Sukces nowej władzy? Ja myślę, że w ogóle my popełniliśmy błąd w początkowej narracji. To mówię jako obóz Zjednoczonej Prawicy, że przedstawiliśmy to jako taki dobry wujek, który za oceanu, może nie za oceanu, ale za granicę przyjeżdża i daje trochę euro i one są za darmo. No, pamiętajmy, że po pierwsze te środki są znaczone na określony cel, czyli między innymi na transformację, ale ta transformacja w przypadku Polski przy tym miksie energetycznym transformacji jest po pierwsze ryzykowna, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, po drugie jest ryzykowna, jeżeli chodzi o wiatraki, no bo tu mamy kwestie bezpieczeństwa, stabilizacji sieci, do tego mamy rynek mocy, który będzie mocno zaburzony, jeżeli byśmy dopuścili jeszcze nową, tą zieloną energię, która ma piki, jeżeli chodzi, no już nie wchodzą w techniczne rozwiązania. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ale to rząd PiS, panie Mieczysku, tak ustalmy. Rząd PiS na to wszystko się zgodził, akurat jeżeli chodzi o to, jak mają być te środki wydatkowane. To nie Platforma, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości w porozumieniu z Komisją Europejską. Ile miliardów złotych wpłacał rząd też Prawa i Sprawiedliwości, ile miliardów, te zobowiązania. Ile miliardów już zostało wpłaconych z tytułu między innymi Plastic Tax, czyli podatku od plastiku, w ogóle szeroko rozumianych środkach unijnych, no bo my to wszystko musimy dzielić na różne, to są różne programy, różne jakby kwestie do spełnienia, bo to oczywiście w tym wypadku to nie są jeszcze w pełni realizacja kamieni milowych, ale widzimy, że czynniki były bardzo proste, bo my wiemy, że te środki nigdy by nie trafiły. Jeden kamień milowy został spełniony, czyli człowiek z Europejskiej Partii Ludowej został na czele rządu i to wystarczyło, żeby te środki odblokować, ale one będą trafiały do Polski w zamian za coś. Tym określonym celem oczywiście będzie zgoda na zmianę polityki traktatowej, która będzie przynosiła pełni kompetencji z Warszawy do Brukseli, a tak naprawdę częściowo do Berlina, w związku z tym, że Unia Europejska szykuje się zgodnie ze scenariuszem umowy koalicyjnej Republiki Federalnej Niemiec, czyli perspektywy Stanów Zjednoczonych Europy, gdzie Polska będzie miała zdecydowane ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwości podejmowania decyzji, więc to jest transakcja wiązana i ja bym przestrzegał przed tym, żebyśmy tak entuzjastycznie patrzyli na jakiekolwiek pieniądze. One nie są darmowe. Wspólnotowi niedługu, zwiększona składka. Ale to wszystko zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, o czym teraz pan mówił. Wspólnotowi niedługu, zwiększona składka. To rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego pan był członkiem. Można przerwać, zna pan moje stanowisko i oficjalne pisma, plus jeszcze głosowania, więc jakby... pan te działania też. No ale to większą rękę przyłożyli do tego politycy opozycji niż my, no bo my zagłosowaliśmy przeciwko. Na większość parlamentarna była tam potrzebna. Solidarna Polska miała inne podejście. Moim zdaniem w dość krótkiej perspektywie przekonamy się, że mieliśmy rację. I pani poseł Marta Golbik. Tak, to co mówi pan poseł wskazuje na to, że tak naprawdę nie chcieliście tych środków. No Suwerenna Polska nie chciała. Suwerenna Polska głosowała przeciwko mechanizmowi Funduszu Odbudowy jako takiemu. To prawda. Pytanie, czy... Ale wy też nie głosowaliście za tym mechanizmem. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość chciało tych pieniędzy, bo nie złożyli wniosku o ich wypłatę. I to jest najciekawsze, że te pieniądze, które popłynęły do Polski, popłynęły dlatego, że Donald Tusk złożył wniosek o ich wypłatę. I, polemizowałbym. Tak, no to nie, proszę bardzo. Te 5 miliardów akurat. No. Rozmawiałem nawet z wiceminister funduszy przez 2 tygodnie, która była pani poseł... z PiS-u. Tak. I w każdym razie. Tak, pani minister Jarosińska jednak i powiedziała mi, że to jeszcze się wydarzyło przed powołaniem rządu Platformy Obywatelskiej, bo tu chodzi o tę zaliczkę. To nie był wniosek o płatność. Wniosku o płatność jako takiego nie złożyliśmy. To jest ta zaliczka, ale wszystkie formalności wydarzyły się jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. O rewizję. Natomiast wniosku o płatność nie było jeszcze. No i właśnie o tym mówię, że wniosek o płatność złożył dopiero Donald Tusk. Ale te pieniądze jakby są z innego rozdzielnika, prawda? Ale trzeba było złożyć wniosek o płatność. Nie.
Do tych 5 miliardów nie. I problem polega nie na tym, o czym pan mówił, bo to też dużo takich waszych wymysłów w tym jest, o federalizacji, w ogóle jakiejś katastrofie unijnej, która za chwilę nastąpi. Tak naprawdę te pieniądze do nas popłyną, jeśli my przywrócimy praworządność w Polsce. I to jest dla nas dzisiaj największe wyzwanie, bo mamy zupełnie zdewastowany system prawny. Ale mamy system prawny taki sam, a pieniądze już są, pani poseł, nie, ale nie czyli miał rację pan minister, mówiąc, że kamień milowy... To nie są... No, jakie pieniądze? No tak naprawdę na ogromną część tych pieniędzy czekamy. No, i tutaj musimy, prawda, i o tym mówię, i z tym musimy sobie poradzić. I to jest ogromne wyzwanie, które stoi dzisiaj przed ministrem sprawiedliwości, żeby zająć się wymiarem sprawiedliwości w Polsce, żeby został przywrócony ład prawny, więc naprawdę mamy co robić. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której inne kraje już od dawna wydają pieniądze, odbudowują swoją gospodarkę, inwestują w swoje kraje. A my czekamy, bo premier Morawiecki nie chciał pozyskać tych pieniędzy, które nam się należały. I cieszę się, że rozpoczęliśmy ten proces i że te pieniądze do nas w całości w końcu, mam nadzieję, popłyną. A jeżeli chodzi o dalej posuniętą integrację, pani poseł, jesteście za, przeciw, ale jak to wygląda? Nie ma na razie takich dyskusji. Nie, no, dyskusja jest. Jakie są moje zmiany traktatu? Nie ma. To są dyskusje wywoływane przez głównie Solidarną Polskę. No nie, ale to jest akurat dyskusja o tym, głosowanie na poziomie Parlamentu Europejskiego, to się dzieje. Jednak nie, no dyskusja... Nie ma głosowania. Jakie głosowanie? Było kilka tygodni temu głosowanie nad propozycjami zmian traktatowych. Oczywiście, nie jest to początek procesu legislacyjnego. Mogli przerwać bieg w kontekście ministrów klimatu, którzy się odbywało na szczycie europejskim, co dotyczące dyskusji, co by przedłużyło perspektywę zmiany też również w większości w Parlamencie być może europejskim. Ze sprawozdawcą jest Europejska Partia Ludowa, do której należy Donald Tusk, jest istotnym elementem tworzenia... Ale był przeciw tym zmianom, też musimy o sprawiedliwość. Z list Platformy Obywatelskiej wystartowały osoby, które zdecydowały, że w dalszym toku legislacyjnym w Parlamencie Europejskim, nie tylko później do Komisji Europejskiej, ten projekt będzie procedowany jako zmiany polityki traktatowej i to jest dość istotne. Oni się po prostu podzielili i mówienie, że Platforma nie jest tego zwolennikiem, jest po prostu czymś, co jest, sądzę, po prostu czystym zabiegiem, bo to jest wygodna sytuacja, wysunąć na czele tego Leszka Millera i pozostałe osoby, które z Platformy się dostały. Zresztą tak naprawdę, co my tu będziemy mówili? Spotkamy się za rok. Ja jestem przekonany, niestety, że przejdzie to głosowanie, Polska to zaakceptuje, przeniesiemy te kompetencje. Dzisiaj mogą czarować, ale Unia Europejska zmierza do tego, że kompetencje zostaną przekazane w wielu obszarach, które dzisiaj no, Unia Europejska nie może decydować, tak jak miks energetyczny, tak jak kwestia podejmowania co do bioróżnorodności, lasów, kwestia między innymi pewnie armii, kwestia rynku wewnętrznego, pewnie wspólnej waluty, wielu innych obszarów, które będą zagrożone. Suwerenna Polska wie to, tak, suwerenna Polska. Polska się nazywa. Nie, no czytam dokumenty. Wszystko wiecie. Nie, no czytamy dokumenty. To w ogóle nie jest nawet na takim etapie, o którym wy mówicie. No. A ja na jakim to jest etapie? Więc, to sądzi pani, że nie ma w ogóle zmiany polityki traktatowej? Nie, no, sądzę, że bardzo wam pasuje ta dyskusja. Ale to Donald Tusk mówi, że jest to zaawansowane, jeżeli nie będziecie popierali, tylko że to poprzecie i tak. To jest coś, co wam po prostu pasuje dzisiaj do narracji. Natomiast... No ale ja bym się zgodził, gdyby nie fakt, że za każdym razem mieliśmy rację. No. Jeśli słyszy pan o tym, że my za tym nie głosujemy, to znaczy, że za tym nie głosujemy, a nie, że a pan Leszek uważa, Miller? Że ktoś gdzieś... Leszek Miller nie jest przedstawicielem, nigdy nie był Platformy Obywatelskiej. Ale ci wszyscy, to dlaczego głosiliście na listę? Koalicji Obywatelskiej. Przypomnę, że wybory odbyły się w formie koalicyjnej. To była koalicja europejska, w której kandydowały bardzo różne partie, reprezentują zupełnie inne środowiska polityczne. To jest środowisko, które reprezentuje lewicę. Jesteśmy w różnych klubach parlamentarnych dzisiaj w Sejmie, więc... I Donald Tusk tego nie chce. Miesza pan bardzo różne wątki, wkładając je razem tak, żeby pasowało wam do narracji, która nie wychodzi. Proszę mi dyskusja europejską pozostała. Że efekt będzie tak, jedynkowy. Tak. Ale o tym jeszcze pewnie wiele będzie powodów, pretekstów, żeby o tym, co się dzieje na poziomie unijnym, też rozmawiać. Tymczasem bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Marta Golbik, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Poseł Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska i państwu oczywiście szczęśliwego nowego roku życzę 2024.